Siema moi mistrzowie. Kolejny odcinek z serii Moim Zdaniem. Dziś temat, że tak powiem, trochę na czasie, czyli porozmawiamy sobie o Eurowizji. Kraj, w którym dwukrotnie wygraliśmy Eurowizję dla dzieci, a właściwie dla młodzieży, którym kilkoro dorosłych uczestników potrafiło znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Powiem tak, od kilku lat obserwuję ten konkurs, no ale niestety wiem, że nie zawsze wyniki były sprawiedliwe. Nieraz o zwycięstwie zdecydowała polityka. Tak było w przypadku, gdy na przykład zwyciężyła Ukraina, a na przykład Polska w tym Szpak i Rosja zostały niesprawiedliwie moim zdaniem ocenione. No i tak, w przyszłym roku turniej odbędzie się w Holandii, chociaż no moim zdaniem dobra piosenka, dobry, jak to się mówi, utwór wygrał. Także to jest naprawdę bardzo ciekawy konkurs. Zresztą mówię, tak jak mówiłem, od kilku lat obserwuję ten konkurs. Bardzo fajny, bardzo wysoki poziom. No, wszyscy, znaczy ci, którzy interesują się tym konkursem, na pewno pamiętają takie występy z ostatnich lat, jak występ zwycięski zespołu Lordi i ich Hard Rock Alleluja. Parodia, ale właśnie o to chodzi w Eurowizji, o zabawę. Tak samo jak i w Eurowizji dla dzieci, dla młodzieży, w którym też wygrywają piosenki bardziej takie, jak to się mówi, wesołe, bardziej takie piosenki, które może nie zawsze niosą przekaz, ale które po prostu, to jest po prostu konkurs. Eurowizja to jest konkurs, w którym chodzi przede wszystkim o zabawę, o pokaz show. Dlatego właśnie w tamtym roku Roxana Węgiel, w tym Vicky Gabor, zaprezentowały na scenie to, co po prostu w tym konkursie najlepsze. Czyli zabawę, radość. I właśnie dlatego możemy pochwalić się tym dwukrotnym sukcesem. Oczywiście gratuluję. Jak widać, Polska staje się zagłębiem dobrej, fajnej muzyki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.